społeczności gdańskiej. Ja za chwilę przekażę mikrofon panu prezydentowi, ekipie Referatu Mobilności Aktywnej, która odpowiada technicznie za przygotowanie tego wielkiego turnieju w Gdańsku, za te wszystkie technikalia, które powodowały, że nasz start mógł się odbyć, mógł dojść do skutku, za te świetne plakaty, akcje ulotkowe, zachęty i wszelkiego rodzaju informacje, które do was docierały. To będzie autonomiczna prezentacja. Można też będzie odebrać nagrody. Ja przekazuję mikrofon. Tyle ode mnie. Głos przejmuje miasto Gdańsk. Wielkie brawa. Brawa dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, milion prawie kilometrów przejechali gdańszczanie na terenie miasta Gdańska. Wszyscy Europejczycy przejechali prawie 4 miliony kilometrów. To jest wielka wygrana nas wszystkich, którzy wzięli udział w tej konkurencji w European Cycling Challenge. Ale co ważne, no myślę, że dzisiaj część z nas czeka na mecz, który o 18:00 będzie. Mecz, w którym będziemy kibicować. Daliśmy jako gdańszczanie przykład, jak można zdeklasować konkurentów. I wśród nas jest wielu Lewandowskich, wśród nas jest wielu Krychowiaków i Błaszczykowskich. I na pewno za chwilę ich tutaj na scenę zaprosimy. To są liderzy gdańskiej drużyny European Cycling Challenge. Ale w dobrej drużynie też jest dobry trener. I z tego miejsca chciałbym podziękować Referatowi Mobilności Aktywnej. Tutaj ze mną na scenie stoi Krzysztof Perycz-Szczepański. Tam dalej pracują, bo wręczają nagrody panowie Grzegorz Krajewski i Łukasz Witczak. Część osób nie ma dzisiaj z nami, ale zrobili ogromną pracę po to, żeby nas wspólnie zmobilizować, żebyśmy w ten sposób wygrali, właśnie w taki sposób wygrali European Cycling Challenge. Także podziękujmy brawami Referatowi Mobilności Aktywnej. I myślę, że już nie ma na co czekać. Przechodzimy do wręczania nagród. Zaczynamy od laureatów European Cycling Challenge, kategoria kobiety. Piąte miejsce wśród kobiet, dystans 1544 km, Żaneta Kucharska, przypadkiem Urząd Miejski w Gdańsku. Żaneta, jesteś? Nie widzimy? No, trudno. W poniedziałek wyciągniemy konsekwencje. Czwarte miejsce, Alicja Szpręga, 1051 km. Jest z nami. Zostajemy, nie? Zostajemy na scenie, żeby była pełna fotografia. Trzecie miejsce. Może ja stanąłem? Nie. Trzecie miejsce, Dorota Paluszkiewicz, 1840 km. Zapraszamy. Czy jest z nami? Proszę zamachać ręką. Jeżeli nie, to drugie miejsce. Sylwia Ławrów, 1873 km. O, ktoś biegnie. I uwaga, uwaga, pierwsze miejsce wśród kobiet w rywalizacji, europejskiej rywalizacji miast w Gdańsku, w drużynie gdańskiej, pani Lucyna Majkowska, 2035 km. Może przejdźmy tutaj do przodu, żeby była szansa na wspólną fotografię. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. No dobrze, jeżeli scena wytrzyma w sumie nas wszystkich, bo tych laureatów jest wielu, to zapraszamy wszystkich tutaj na scenę. I przechodzimy do kategorii mężczyźni. Miejsce piąte, Adam Posiakow, 2802 km. Zapraszamy. Gratulacje.
I miejsce czwarte. 3161 km. Daniel Kostuch. Miejsce trzecie. Roman Dorawa, 3171 km. Miejsce drugie. Paweł Pikus, 3207 km. I absolutne miejsce numer jeden. Nasz Lewandowski, Krzysztof Makulski, 4312 km. Zapraszamy panowie. Panowie, zapraszamy do przodu. A tu na fotografię zapraszamy. Marta. I brawo dla duży. Dziewczyny do nich. Hej, dziękujemy. Teraz z Tobą, czy z Tobą? Nie mamy nic do wagi. O, jest z nami. Gratulacje. Przybyła Żanety też z tego. Przybyła do nas Żaneta Kucharska, miejsce piąte na liście kobiet. Urząd Miejski w Gdańsku. Proszę bardzo, jeszcze raz gratulacje. W kategorii powyżej 100 kg? No powyżej 120 to wygrałem. Przechodzimy do kolejnej kategorii. W ramach laureatów kampanii Rowerem do pracy kategoria mikrofirmy. Od 1 do 10 osób. Miejsce trzecie. August HR. 890 km. O, tu 297 km na pracownika. Miejsce drugie. Marin Technik Gdańsk. Przejechane 4655 km na pracownika, 517 km. I miejsce pierwsze. Institute of Native Linguistics, 4334 km na pracownika, 1445 km. Odbiera Christian Henikes. Myślę, że zrobimy wspólne zdjęcie dla wszystkich firm, co? Kategoria małe firmy, 11 do 49 osób. Miejsce trzecie, inkubator 4671 km, 101 km na pracownika. Pan Michał Kwas, witam. I drugie miejsce. Fineos Polska, 3833 km, 153 km na każdego pracownika. Odbiera pan Bartosz Sawicz. I miejsce pierwsze. W kategorii małych firm od 11 do 49 osób Scott Wilson, 4459 km, 405 km na pracownika. Zapraszamy pana Michała Wymysłowskiego.
I w tej chwili przechodzimy do kategorii średnie firmy. 50 do 249 osób. Trzecie miejsce. Firma Transprojekt Gdański. 18 137 km, 107 km na pracownika. Witamy serdecznie pana Wojciecha Wicinkę. No to kiedy Robert będzie się umówimy, nie? Dobra, rozumiem, że to był. I miejsce drugie. Axiom Global Service Center Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponad 12 tysięcy kilometrów, 115 kilometrów przejechanych na pracownika. Odbiera pani Lucyna Majkowska. Witam. I miejsce pierwsze. To firma dosyć związana z ochroną środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6560 km, 119 km przejechanych na pracownika. Witamy. Gratulujemy i przechodzimy do następnej kategorii. Kategorii duże firmy. Straż Miejska w Gdańsku. 11 030 km, 36 km przejechanych na pracownika. Zapraszamy pana Tomasza Siekanowicza i Pawła Nadowskiego w jednej osobie. I miejsce drugie. JPSN Poland. 18 312 km, 54 km przejechane na pracownika. Pani Marta Gołyszynę i Piotr Wróbel. Witamy. I miejsce pierwsze. Urząd Celny w Gdańsku. Zapraszamy zastępcę naczelnika, który pogratuluje na scenie członkom swojej drużyny. Zapraszamy. Przejechane 122 km na pracownika, 31 624 km w sumie. Gratulujemy, panie naczelniku. Tak? Rozumiem, że już zostało pogratulowane wewnątrz firmy. Okej, okay, w takim razie Nie, dobrze, okej, okay, to może. Na konto im rzucić odpowiednio. No to może zmieścimy się. I przechodzimy do kategorii największe firmy. Ponad 1000 osób. Trzecie miejsce. Grupa kapitałowa LOTOS, 51 994 km, 17 km na pracownika. Zapraszamy pana Pawła Pikusa. No i warto powiedzieć dodatkowo, że tutaj zapraszamy jeszcze, proszę nie uciekać od nas, będziemy się fotografować, że państwo, grupa LOTOS wygrała też również w kategorii generalnej. I drugie miejsce, Urząd Miejski w Gdańsku, 22 125 km i 20 km przyjechane na pracownika. Dziękuję, Krzysztof. Proszę, Krzysztof, gratulacje. I miejsce numer jeden. Możesz nie podnieść sprawy. Tak? Najpierw ja powinienem powiedzieć, dopiero później powinno się wyświetlić. LPP S.A. 31 tysięcy kilometrów, 147 i 24 kilometry przejechane na pracownika. Gratulacje. To zapraszamy teraz wszystkie firmy do przodu, żeby już była pełna fotografia. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w ramach rywalizacji firm. Ta rywalizacja firm też, no musimy przyznać, dosyć mocno nakręca nam te kilometry, bo te firmy rywalizują między sobą i dzięki temu
Gdańsk osiąga taki wynik. Dziękujemy bardzo. Widać ten wysiłek po prostu. Dziękujemy. Rozumiem, że przechodzimy do uczelni wyższych. Rywalizacja uczelni wyższych. Drugie miejsce. Uniwersytet Gdański. 34 375 km. Trzy osoby odbierają. Pan Michał Biełuszko, pan Tomasz Pupacz. Nie, dwie osoby. Z Akademickiego Centrum Kultury Alternator. Zapraszamy. I miejsce pierwsze. Politechnika Gdańska, 42 576 km. Zapraszamy na scenę panią Alicję Szpręgę. Jest. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia uczelni. Wygodniejsze miejsce znaleźć. Dziękujemy bardzo. Tak. Głos do Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu rektora Uniwersytetu Gdańskiego jesteśmy dumni, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa miasta Gdańska w rywalizacji na najlepsze miasto rowerowe. Przy tej okazji chcielibyśmy też również wręczyć nagrodę dla najlepszych rowerzystów, którzy startowali pod szyldem Uniwersytetu Gdańskiego. W sumie przejechaliśmy 34 375 km. Trzecie miejsce zajęła pani Joanna Studzis, 1428 km. Zapraszamy. Drugie miejsce, pan Mirosław Grabowicz, 1542 km. Pierwsze miejsce, pan Mateusz Kniter, 2252 km. Dla najlepszego rowerzysty z Uniwersytetu Gdańskiego nagroda w postaci roweru. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy za chwilę zwycięzcę ostatniej z kategorii rowerowej rywalizacji gimnazjów. W 2016 roku było to gimnazjum numer 48 imienia Lecha Bądkowskiego. Gratulacje! 13 336 km, 24 km na ucznia. Gratulujemy. No widzę, pan ma już tę słynną koszulkę powyżej 1000 km, więc sam pan też duży wkład. Gratulujemy bardzo. Moi drodzy, tak jak obiecywaliśmy, losowaliśmy nagrody. Główną nagrodą, która była do wylosowania, był rower fundowany przez firmę Giant Wrzeszcz. Rower został rozlosowany przez sponsora. Chciałbym teraz na scenę zaprosić szczęśliwą zwycięzczynię, panią Iwonę Tasarz i pana Mateusza Grzankę z firmy Giant Wrzeszcz. Dzień dobry.
może kilka słów. Dzień dobry. Ja przede wszystkim gratuluję kolejny raz wygrania nagrody. Gratuluję wszystkim mieszkańcom Gdańska, którzy wykręcili ten wspaniały wynik. I gratuluję chłopakom za kawał dobrej roboty, koordynacji, oprawy. Także w przyszłym roku wszystkiego dobrego i na pewno będzie tak, jak ma być. Czy pani może chciałaby zabrać głos, coś powiedzieć? Panie, dziękuję. To my też dziękujemy, dziękujemy sponsorom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej edycji European Cycling Challenge. Przed nami ogromne wyzwanie przyszłoroczne, bo znowu będziemy musieli uciekać przed peletonem, który będzie nas gonił. Ale wierzę, że i w przyszłym roku nam się uda. Gratulacje. Thank you.